Dzień dobry. Otwieram 55. sesję Rady Miejskiej w Chocianowie. Serdecznie witam Państwa Radnych, Panią Sekretarz Pełnomocnik Burmistrza Patrycję Jugo, wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu oraz mieszkańców. Informuję, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. Ponadto informuję, że sesja jest nagrywana z użyciem obrazu i dźwięku, jest transmitowana na żywo. Obrady są prowadzone w trybie zdalnym. Stwierdzam, że na ustawowy skład 15 radnych obecnych jest 11 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Radni nieobecni: Wałecki Jerzy, Kuśmierczyk Andrzej, Pichała Anna, Piech Piotr. Proponowany porządek obrad otrzymaliście Państwo wraz z materiałami na sesję. Zgodnie z paragrafem 26 punkt 1 podpunkt 6 Statutu Gminy Chocianów dnia 29 stycznia 2021 roku projekty uchwał nie były kierowane do Komisji Stałych Rady Miejskiej. W związku z tym radni będą podejmować decyzje indywidualnie. Czy mają Państwo propozycje do zmiany porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do realizacji porządku obrad. Zamykam punkt pierwszy. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego. To jest rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach. W podpunkcie 2.1 wskazania w sprawie wskazania członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Chocianowie i obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Chocianów. Projekt numer 410/2021. Treść projektu jest Państwu znana. Proszę Panią Pełnomocnik Burmistrza o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. Witam Państwa serdecznie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uzasadnienie do przedstawionego Państwu projektu uchwały 410. Stanowi w sposób następujący, iż na mocy wydanego postanowienia nr 25 z 2022 roku Komisarza Wyborczego w Legnicy dnia 10 maja bieżącego roku o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza miasta i gminy Chocianów oraz odwołania Rady Miejskiej w Chocianowie przed upływem kadencji 2018-2023 w gminie Chocianów zostanie przeprowadzone referendum w dniu 26 czerwca 2022 roku. Korzystając z dyspozycji prawnych wynikającej z punktu 30 załącznika do uchwały nr 61 z 2021 roku Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendum lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Miejska w Chocianowie dysponuje prawem wskazania osób bliżej po 1/4 składu Komisji Terytorialnej, jak i obwodowej. Jednakże Rada Miejska może upoważnić burmistrza miasta i gminy Chocianów do wyznaczenia osób zgodnie z przedłożonym projektem uchwały, o co niniejszym wnosimy, realizując kalendarz referendalny przygotowany przez Komisarza Wyborczego w Legnicy. Termin zgłoszenia potencjalnych członków obwodowych i Miejskiej Komisji Wyborczej upływa z dniem 27 maja. Stąd też nasza uchwała i prośba o przegłosowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z brakiem głosu przechodzimy do głosowania projektu numer 410/2022 w sprawie wskazania członków Miejskiej Komisji do spraw referendum w Chocianowie i obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Chociany. Baran Paweł. Jestem za. Bujak Paweł. Jestem za. Machoń Piotr. Jestem za. Osoliński Henryk. Jestem za. Piotrowski Norbert. Piotrowski Norbert. Jeszcze Panie Piotrowski, ja bym prosił o powtórzenie, bo nie słyszałem.
Za. Jest Piotrowski Nobel, za. Jestem za. Dziękuję. Sobczyzny Sławomir. Za. Jestem za. Dobrze, dziękuję bardzo. Ślipko Janusz, jestem za. Ślipko Marcin. Jestem za. Wandysz Artur. Jestem za. Wandysz Piotr. Wandysz Piotr. Zielony Janusz. Głosuję za. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Wandysz. Piotr Wandysz głosuje za. Dziękuję bardzo. Ogłaszam wyniki. Na 11 głosujących, 11 za. Uchwała w sprawie wskazania członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Chocianowie i Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie gminy Chocianów wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zamykam podpunkt 2.1. Przechodzimy do realizacji podpunktu 2.2. To jest w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Szklary Dolne w gminie Chocianów, projekt numer 411.2022. Treść projektu jest Państwu znana. Proszę Panią Pełnomocnik Burmistrza o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. Uzasadnienie projektu uchwały 411/2022 roku swoją podstawę prawną i ma w dyspozycji zawarty w artykule 18 ust. 2 punkt 6 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przepraszam, 6, bo tu jest omyłka pisarska, który jakby określa możliwość podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w tym zakresie. Celem nadrzędnym programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, realizowanym oczywiście przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jest szeroko rozumiana aktywizacja społeczności lokalnych. Istotą programu jest także pobudzenie społeczności sołeckiej do zaangażowania przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi przez metodą długoterminowego planowania strategicznego. Sołecka strategia rozwoju wsi Szklary Dolne w gminie Chocianów została wypracowana przez członków grupy Odnowy Wsi Szklary Dolne przy współpracy z moderatorem Odnowy Wsi działającym z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a następnie została zatwierdzona uchwałą numer 3 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Szklary Dolne w dniu 2 maja 2022 roku. To jeśli chodzi o uzasadnienie, pragnę Państwa poinformować, że jakby przystąpiliśmy do procesu aktualizacji i uchwalania, przedłożenia Państwu do uchwalenia nowych strategii sołeckich rozwoju wsi i będziemy to czynić sukcesywnie. W pierwszej kolejności to zadanie realizujemy w miejscowości Szklary Dolne. A dlaczego? Otóż informuję Państwa, że przygotowujemy się do osiągnięcia po kolejne środki finansowe, tym razem związane z gospodarką wodno-ściekową w ramach poddziałania wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Wytyczne związane ze złożeniem tego wniosku, a dokładnie dokument, który się nazywa Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje, które przed chwilą Państwu wskazałam, wymaga dokumentu strategicznego dotyczącego obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji określającej strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju tej miejscowości. Dzieje się to jakby równolegle i poza działaniami, które mają miejsce w chwili obecnej. Przypomnę Państwu, że kończy się proces projektowania dokumentacji kanalizacyjnej związanej z obszarem aglomeracji i w tym zakresie w mojej ocenie w końcówce lipca powinniśmy uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty od wykonawców. Zadanie to jest umiejscowione w projekcie budżetu w części dotyczącej zadań niewygasających z rokiem 2021. Po przygotowaniu się do tego zadania pod kątem jakby dokumentacji projektowej oczywiście będziemy składać kolejne wnioski o dofinansowania
Oczywiście jeden z tych wniosków został już złożony w ramach Polskiego Ładu. Niemniej jednak otwierają się nowe perspektywy pozyskania środków finansowych ze środków krajowych i to też niniejszym uczynimy. Przypomnę Państwu, że miejscowość Szklary jest poza aglomeracją, w związku z powyższym szykujemy się również równolegle do działań związanych z obszarem pozaaglomeracyjnym. Stąd też te działania i wypracowany dokument, zgodnie z tym, co Państwu odczytałam z uzasadnienia przez grupę Odnowy Wsi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z brakiem głosu w sprawie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu numer 411.2022 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szklary Dolne w gminie Chocianów. Baran Paweł. Oczywiście za. Bujak Paweł. Jestem za. Makoń Piotr. Jestem za. Osoliński Henryk. Jestem za. Piotrowski Norbert. Jestem za. Sobczyszyn Sławomir. Jestem za. Ślipko Janusz, jestem za. Ślipko Marcin. Jestem za. Wandyż Artur. Jestem za. Wandyż Piotr. Jestem za. Dziękuję. Zielony Janusz. Głosuję za. Dziękuję bardzo. Ogłaszam wyniki. Na 11 głosujących, 11 za. Uchwała w sprawie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szklary Dolne w gminie Chocianów wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zamykam podpunkt 2.2. Przechodzimy do realizacji podpunktu 3. To jest zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 55. sesję Rady Miejskiej w Chocianowie. Dziękuję Państwu za udział. Do widzenia.